Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z aktualizacji. Dzisiaj jest 24 grudnia i dzisiaj Tesla rozesłała świąteczną aktualizację, o której słyszeliśmy już parę dni temu i właśnie ją pobrałem, zainstaluję i zobaczymy, co nowego Tesla nam dodała. Zapraszam do oglądania. Wsiadamy sobie do samochodu. Aktualizację już wcześniej pobrałem. Jest to aktualizacja 2021, 44, 25 i 2. Zajmie ona 25 minut. Instalujemy. Klikamy kilka razy, żeby się przyspieszyło i czekamy z niecierpliwością. Już kilka dni temu pojawiły się przecieki, co to będzie i wiemy, że będzie to na pewno taki tryb świąteczny, który będzie by tańczył światłami, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to będzie wyglądało, za chwilę zobaczymy, ale podobnie do Tesli Model X, gdzie mamy ten tryb Tesla Show, która rusza drzwiami, tańczy. Tutaj oczywiście nie mamy automatycznych drzwi, więc ruszać drzwiami nie będzie, ewentualnie może lusterkami i na pewno światłami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dodatkowo różne usprawnienia wejdą, z tego co słyszałem, to będzie podgrzewanie foteli automatycznie się wyłączało albo zmniejszało, żeby nie grzało cały czas z maksymalną mocą. Będzie usprawnienie w nawigacji, także punkty pośrednie będzie można sobie przesuwać. Jeszcze wiele ciekawych innych rzeczy. Nie mogę się doczekać. Zobaczcie, to jest genialne i to jest między innymi jedna z tych rzeczy, za które wszyscy kochają, znaczy może nie wszyscy, ale wiele osób kocha Tesla. Odpakowanie prezentu dzisiaj, 24 grudnia. Okej, aktualizacja już się zakończyła. Wow, już widzę pierwszą zmianę. Zmienił się podgląd, wizualizacja ładowania tego ekranu tutaj, gdy, jak wam to pokazać. O, tego tutaj. Jest nowa grafika samochodu, jest inne rozmieszczenie. Jak wejdziemy sobie do samochodu, to mamy informację o oprogramowaniu wersji 11. I to wygląda trochę jak nowej Tesli Model S Plaid. Będzie można sobie tutaj, no zresztą zaraz zobaczymy. Okej, dotknij, aby sprawdzić co nowego. Kilka elementów przeniesiono do menu sterowanie. Czyli tu będziemy mieli teraz tryb wartownika, Wi-Fi, Bluetooth, wycieraczki i ładowanie. Okej, nowy dolny pasek, który można dostosować. I tutaj będziemy mogli sobie przeciągać te wszystkie ikonki i ustawiać je według siebie. Mamy nowy szybki dostęp do sterowania temperaturą, czyli mamy teraz po lewej stronie, nie tak jak wcześniej było tutaj. Wow, gruntowna zmiana, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Wow. Teraz widzimy w każdej chwili ładowanie. Wcześniej trzeba było wejść w baterię, żeby było widać tutaj ładowanie, a teraz widzimy ładowanie tutaj w tym miejscu. Naprawdę bardzo dużo się zmieniło, że aż nie mogę się tutaj połapać. Ale sprawdźmy co w nowej wersji. Pokaz świateł. Zostawimy sobie to na koniec. Zobacz taniec swojej Tesli w oszałamiającym pokazie świateł o każdej porze roku. Wybierz ze zabawy, dotknij opcji pokaz świateł i postępuj zgodnie z instrukcjami. Także to za chwilę sobie zobaczymy. Konfigurowalny pasek z aplikacjami. Przyciągnij, upuść ulubione aplikacje w dowolnym miejscu na dolnym pasku menu, aby uzyskać łatwy dostęp. Aby dostosować pasek menu, przytrzymaj dowolną ikonę, a następnie przyciągnij, aby zmieniać kolejność. Aby dostosować sterowanie klimatyzacją, na przykład podgrzewanie siedzenia i odstrzelanie, dotknij temperatury lub przesuń palcem w górę od dołu ekranu. Czyli mogę sobie to przytrzymać. Nie, tutaj muszę wejść. Aha, i mogę sobie teraz to przytrzymać. I na przykład wziąć kino i wrzucić tu. Dobrze robię? Nie. Musiałbym usunąć to i teraz mogę sobie kino przytrzymać i wrzucić tutaj. Czy mogę więcej aplikacji tu wrzucić? Mogę. 3, 4, wow, 5, 4, znaczy 4 tylko można tutaj wrzucić. Tu mamy ikonkę sterowania, która też się tutaj, sterowania wszystkimi ustawieniami, która też się zmieniła. Wszystko się tutaj zmieniło, tak naprawdę. Blokady, światła, no tu jest w miarę podobnie, tylko ten kontur się jakby dodał. Wyświetlacz, podróże, jest to naprawdę gruba zmiana. Aha, i tu po prawej stronie też mamy sterowanie temperaturą dla pasażera. Można sobie to podzielić albo zrobić razem. Widzicie, teraz się razem działa, ale jak to wyłączyć teraz? Trzeba tutaj przytrzymać. Będę się musiał naprawdę od nowa nauczyć całego tego systemu. Dalej mamy uproszczone sterowanie. Mamy kamerę monitorującą martwą strefę, czyli po włączeniu kierunkowskazu włączy nam się kamera. Okazuje się, że trzeba to po prostu włączyć tutaj w ustawieniach autopilot, automatyczna kamera monitorująca martwą strefę.
I teraz, trochę jak w Hyundai Ioniq albo Kia EV6, jak włączymy sobie kierunkowskaz, o, to tutaj wyświetla nam się kamera. Teraz w prawo. Kurde, no genialne. Widzicie, ile Tesla jest w stanie zrobić zwykłą aktualizacją? Dobra, wyłączamy i kamera momentalnie się wyłącza. Edycja punktów trasy. To jest usprawnienie tego, co ostatnio Tesla dodała, czyli punkty pośrednie. I w tym momencie, gdy dodamy sobie punkty pośrednie, to możemy je przesuwać, a wcześniej, jak już ustawiliśmy, to one były na stałe w jednej pozycji. A teraz możemy sobie przeciągnąć i zmienić kolejność tych punktów. Tutaj załóżmy, że jedziemy do Kostomłotów. Dodam sobie przystanek do Warszawy, do Złotych Tarasów. I teraz powinienem móc tutaj usunąć wszystkie przerwy na ładowanie. W jakiś sposób, o, edytuj podróż i widzicie, i teraz mogę sobie zmienić kolejność, czy dodać kolejne punkty. No świetne, bardzo płynnie i szybko to działa. Kolejną rzeczą jest dostęp do kamery na żywo w trybie wartownika. Teraz możesz obserwować otoczenie twojego zaparkowanego samochodu w aplikacji Tesla, aby sprawdzić, czy możesz bezpiecznie do niego wrócić. Kamera na żywo jest zabezpieczona pełnym szyfrowaniem, a firma Tesla nie ma do niej dostępu. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, wybierz sterowanie, bezpieczeństwo, włącz widok z kamery na żywo w aplikacji mobilnej na ekranie dotykowym pojazdu. I zobaczymy, czy to działa. Działa! Wchodzimy w bezpieczeństwo w aplikacji, musiałem zaktualizować aplikację do najnowszej wersji. Wchodzimy tutaj, włącz widok z kamery na żywo i zobaczcie to. W tym momencie ładuje się obraz i za chwilę na żywo zobaczę to, co się tutaj dzieje. Mogę sobie wybrać cztery kamery, widok z czterech kamer, zobaczcie, nawet tutaj teraz jestem widoczny. Wow, to jest coś niesamowitego, no brak mi słów po prostu, żeby to opisać. Tu z tyłu, z drugiej strony. Wow, mogę nawet coś powiedzieć, zobaczmy, jak to działa. Halo, halo. Kurde, działa. Zobaczcie to. Kurde, działa. Zobaczcie to. W tym momencie po prostu mnie zatkało. Wiedziałem, że coś takiego wprowadzą, ale wiecie, jak doświadczy się tego na żywo, na własnej skórze i zobaczy, jak to płynnie i szybko działa, tutaj prawie, że nie ma w ogóle żadnego opóźnienia. To jest coś niesamowitego. Idźmy dalej. O, dzisiaj będę miał co robić. Bawić się tym wszystkim. Dostęp do kamery na żywo, megafon boombox, emituj swój głos jeszcze większą siłą dzięki nowej funkcji megafon, dotknij opcję zabawy, boombox, megafon. Okej, okay, czyli możemy teraz, nie musimy wgrywać swoich dźwięków na pendrive'a, tylko możemy mówić po prostu jak przez megafon. Zobaczmy, jak to działa. Gdzie teraz to jest? Zabawy chyba. Tutaj, boombox. Megafon. Halo, halo? Wow, działa na zewnątrz. Halo? Uwaga, jadę. Wow, to jest, powiem wam, naprawdę już na tym etapie jeszcze do końca nie doszliśmy, ale to jest najgrubsza aktualizacja, jaką w historii mojej pięcioletniej użytkowania Tesli, z jaką się spotkałem. Sprawdźmy, co jeszcze nowego tutaj mamy. Mamy nową grę, Sonic. Mamy ulepszenie gry The Battle of Polytopia, można grać teraz ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Mamy nową grę Sudoku, mamy głośnik niskotonowy. Teraz można wyregulować głośnik niskotonowy przez włączenie odtwarzania i wybranie ikony ustawień barwa. Mamy ulepszenie działania w niskich temperaturach. Teraz możesz przygotować kabinę w aplikacji Tesla przy niskim stanie naładowania baterii. Po prostu włącz klimatyzację w aplikacji Tesla, zastąp poprzednie ustawienie Click and Stack w wyskakującym okienku potwierdzenia. Aby chronić baterię twojego samochodu, ustawienie klimatyzacji pozostanie niedostępne przy skrajnie niskim poziomie naładowania. Funkcja ta wymaga aplikacji Tesla, czyli pewnie poniżej 20% będzie można włączać ogrzewanie zdalnie po prostu. Automatyczne ogrzewanie siedzeń. Funkcja ogrzewania siedzeń w pierwszym rzędzie, można teraz regulować temperaturę siedzeń w zależności od otoczenia w kabinie i ustawionej temperatury klimatyzacji. Aby uzyskać dostęp do sterowania ogrzewania siedzeń, dotknij ustawień temperatury, aby wyświetlić panel klimatyzacji. Uwaga, układ klimatyzacji musi być w trybie automatycznym, aby korzystać z automatycznego ogrzewania siedzeń. I to też jest coś genialnego, bo zawsze jak włączam sobie podgrzewanie foteli, to wiecie, ono cały czas grzeje na maksa, zamiast nagrzać i się wyłączyć. I teraz będzie się to robiło automatycznie.
Zarządzanie klipami rejestratora. Łatwo usuwać wszystkie filmy z rejestratora bezpośrednio z ekranu dotykowego, dotykając opcji sterowanie, bezpieczeństwo, rejestrator. Usuń filmy z rejestratora. Wejdźmy sobie w to. Tu mamy... Nie, to nie jest rejestrator. Gdzie jest rejestrator? Tutaj. Tu mamy rejestrator. Nie widzę, żeby tutaj się coś zmieniło. Wartownik, wszystkie... Nie wiem, co się zmieniło, ale coś się zmieniło. Mamy tryb ciemny, czyli tak jak w telefonie, możemy sobie teraz włączyć na stały tryb ciemny. Wcześniej dało się tylko włączyć tryb nocny, a teraz będzie taki... teraz wam pokażę tryb ciemny po prostu. I ukryj szczegóły mapy. Uprość swoją aplikację nawigacyjną, ukryj szczegóły mapy dotykając przycisku pineski na mapie. Testuję sobie teraz ten tryb ciemny, no ale wydaje mi się, że wcześniej było to samo. Był tryb jasny, tryb ciemny i automatyczny. Nie wiem za bardzo, co się tutaj zmienia, bo wcześniej też można było sobie to wybrać. No i to tyle z tych wszystkich nowych aktualizacji. Mózg rozwalony na święta. Jest się czym bawić. Po prostu to po raz kolejny udowadnia, jak Tesla jest daleko. Jak teraz obserwuję inne różne marki samochodów, które dopiero co zaczynają raczkować w kwestii aktualizacji, jak na przykład Jaguar I-Pace, który ostatnio dostał aktualizację, czy Audi e-tron, czy Volkswageny ID3, które cały czas mają z tym problem, a Tesla już kilka lat temu robiła takie aktualizacje i dzisiaj oni po prostu robią to tak i wychodzi im to po prostu bardzo dobrze. Pokażę wam jeszcze jeden tryb, który doszedł kiedyś też na święta, nie pamiętam, to było z 2 czy 3 lata temu, wtedy doszedł tryb świąteczny. Gdzie to jest? Tu Święty Mikołaj. Też kiedyś na Tesla na święta wypuściła taką aktualizację, która powoduje, że tutaj samochód zmienia się w renifery i sanie Świętego Mikołaja. Dźwięk kierunkowskazów się zmienia i to było robione już dawno, dawno temu, kiedy jeszcze inni nie mieli nawet samochodów elektrycznych, inni producenci, niektórzy, a Tesla po prostu robi taki skok z tym wszystkim. Ale została nam najważniejsza rzecz, czyli pokaz świateł. Wchodzimy sobie to. Pokaz świateł, zacznij. Aby rozpocząć pokaz świateł, wysiądź z pojazdu i zamknij wszystkie drzwi, zaparkuj na zewnątrz. Miłych wrażeń. Uwaga, aby przerwać pokaz, możesz pociągnąć dowolną klamkę lub nacisnąć przycisk bagażnika. Możemy ustawić sobie głośność. Ja tutaj nie będę za bardzo hałasował, więc zrobimy sobie, powiedzmy, tak trochę ciszej. I co? I zaczynamy. Zamknąłem samochód. Otworzyły się okna. Rozpoczyna się pokaz? Nie, no nie wierzę. Tesla, moja Tesla, która ma pół roku, nagle dostała taką aktualizację. Bo jest muzyka w środku, ale za cicho ustawiłem. Czy co, odpalę to jeszcze raz? I dam po prostu trochę głośniej. Zacznij pokaz. I zamykam, może nie aż tak na maksa, ale tak 3/4 i jeszcze raz spróbujmy. Schowam mikrofon do środka. Tak jak przewidywałem, lusterka też się składały, wszystko co automatyczne, jeszcze klapa bagażnika mogłaby teoretycznie się otwierać i zamykać, ale wow, genialne, naprawdę szacun wielki. Cieszę się, że mogę być w gronie właścicieli Tesli i doświadczać tych wszystkich usprawnień, bardzo często nowych aktualizacji i fajnie, Tesla sprawiła mi naprawdę bardzo dużą radość na święta. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że też wam się podobało. Jak macie Tesla, to też szybko aktualizujcie i bawcie się. Życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!